Cześć! Dzisiaj się dowiecie, czy mój króliczek jedzie ze mną na wakacje, czy idzie do hotelu dla zwierzątek, czy zostaje w domu. Idziemy? No, idziemy, proszę. Chodź. Idziemy, a masz maseczki? Mam. A gdzie idziemy? Idziemy kupić George'owi kojec i jeszcze transporter. Bo w ogóle ma ten transporter, jego kupiliśmy właśnie. Za mały już na niego. On nawet się może dobrze rozciągnąć. Dobra, tu może będzie coś. To sprawdzimy. A może my kupimy do babci Kasi i tę miseczkę? Nie no, ma miskę. O, tu są takie rzeczy. Są klatki. Ło, jaka fajna, patrz. Wow, ale to jest do świnek morskich. No ale królik też by mógł być chyba. Co to ma być? Kojec. Tu do kotów. I zboża. Poczekaj. To ma różne, szybko. Ale co, to jest do królików? No, króliki, świnki morskie i chomiki. To może kupimy takie coś? No to może, albo jakieś... To wybierz. A są jakieś... A, to są różne. Takie i takie. A tu jest jakaś mieszanka. No to mieszanka. No to weź. Dobra, chodź o ten kojec, zapytamy się. A może tam są? Taki większy i taki troszkę mniejszy. Znaczy chodzi mi o większy, to jest ten, tak? Mhm. Dobra. Ten będzie, bo ten jest mniejszy akurat. Okej. To jest bez podłogi? Bez. Ty, a ten transporter? Transporter. Dobra, tu położymy to. Trzymaj. O, no. Co? Fajny, no. Ten? Mhm. Dobra, to ten. A dyni nie widzę. Ty widzisz dynię? To są jakieś banany, kukurydzy, co nie? Nie wiem, czemu to gry. No to się nie ma, wiesz, no to... Do widzenia. Do widzenia, Marta. Zakupy zrobione. Pchać chyba. A to jest na koty i na psy. No ale co z tego? Ale przynajmniej już się rozłoży. No właśnie, tamta była za mała zdecydowanie. Zobacz, co kupiliśmy dla George'a. Taki piękny kojec. Ale ładny transport. W środku jest takie jakby takie jedzonko. I parę, co tu kupiliśmy. I takie zboża. Co to jest? Ale śliczne. No to dzisiaj będzie happy George. Ale transporter fajny, nie? No, super. Jaśka, co robisz? A nagrywam. Dobra, to jak nagrywasz, to idziemy. Więc zobacz, to jest właśnie transporter dla George'a. Gdzie jest George'o? No dobra, to włożymy George'a. Ale fajnie jest. Ale odkrój się od dołu. Ale wiesz co, ja jeszcze pójdę, albo dam jakąś szmatkę może, nie? On lubi. No. Jakiś kocyk albo ręcznik, dobra. Popatrz, tu naciskasz, cyk. To jest w ogóle do kotów. Ale ja wiem, że króliki w takich włożą. O, ja jeszcze wiesz co, muszę iść po tą klatkę na odebrać. No, okej. Okay. Nie wiem, czy będziemy wkładać od góry, czy tu włożymy. Jak myślisz? No, tam wejdzie. No fajny kocyk ma, znaczy kocyk, ręczniczek. No. George. No nie wiem, to chodź może to bym ustawimy tutaj. Postaw, może sam wejdzie. George, wejdziesz do tego? A mówiłaś widzą co z królikiem na wakacje? A to później. Tak, zdradzisz potem? Dobra. Chodź, Josh, idziemy. No chodź, myszko. Okej, no to idziemy, jak Jojo? Ale ładnie tu wygląda w tym. No, lepszy, dobry. Nie? No. Niż tamtym poprzedni. Mnie się podoba, duży. No to co, idziemy? Tu masz więcej powietrza. A kiedy nowy królik? A to nie wiadomo, to dopiero po kastracji. A, dobra, to jest, trzeba do wakacji poczekać. Okej, klatkę trzeba odsunąć. No jak tam, Josh, się podoba na dworze? Halo? Wziąłeś mu to picie? No, jest woda. Jest woda. Dobra. To królik jedzie do weterynarza. To jest bardziej takie lepsze, mi się wydaje. No, bo tutaj chcesz? Mamy tak gorąco, no. To daj wodę. No i tak George'a można brać na spacer. No. Ale chyba trzeba by było smycz mieć, nie? No raczej, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby go puścić. Poczekaj się, tworzę. Ale patrz, jak tu pazu. Ej, weź te łapki, no, cię sobie krzywdę zrobisz. Ja cię będę chodzić. Trzymać. Nie, no tu ma fajnie w tym. Ten transport jest fajny, ci powiem, nie? No. Jasia, masz tam wodę? A ty trzymaj ją. Nie, no coś ty, wyleje się. Co, Jojo? Jak mu tam jest? No dobrze chyba, chociaż już przewinął sobie ten ręczniczek. Tak? W domu zobaczycie, jaką George będzie miał klatkę na wakacje, no i co mu jeszcze wybrałam na te wakacje. No i na miejscu, Jaśka. Tutaj mi George akurat zaczął upadać. Moment, bo nie słyszę. Co mówisz? Wodę? Nie, no wodę się napiję potem tu, na miejscu. Dobra, dokumenty mi proszę dać, a maseczkę biorę. Ulala.
ale żeby pani go zważyła i pazurki. Dobra, pazurki. No i zapytaj się o kastrację teraz. Dobra, mówimy się na końcu. Ale ja wezmę jego książeczkę może? Nie, ja wezmę książkę. Ale ja wezmę. Idziemy. Spoko, George, spoko, George, trochę deszczu. Tu dzisiaj bardzo jest koleje. No i już wszystko załatwione. No i kiedy demonstracja? Za chwilę wszystko wam powiem, wtedy i mamie. Okej. Okay. Ile waży? No zgadnij, ile waży. Kilo... Kilo... Wiesz się? Kilo 300. Wow, to George! No urósł. Dobra, maski musimy ściągnąć za chwilę. No i wszystko jasne, za chwilę wszystko opowiem. No to ile... pierwsza wiadomość, czy obcięte pazurki? Aha, to Michaśka nie wie. Pazurki obcięte. A czemu Michasia nie wie? Bo ona w środku nie była, ja też nie, ja tylko zapłaciłem. Ach, bo do... aha, pani zabiera króliczka. A ile waży, bo już to nie Michaśka wie. Już wie. Kilo 300. No. Ha, przytyłeś, Giorgio? Nie no, urósł. No. Urosłeś, Giorgio, no dobra. I kolejne jeszcze pytanie ząbki. Mam do Michasi. A ząbki ma coś nie co, tak. Co, Michasia, ząbki? Mam ząbki. No ząbki ma nie tak, ma jakieś takie pościnane, coś tam trzeba obserwować. Znaczy, tu będą obserwować, u lekarza nie. To co, mamy mu coś dawać nie. Do takiego otwartego? Nie. A Michasia jeszcze mam... Aha, bo ty nie wiesz. Nie, co ty? A jeszcze mam pytanie o kastrację. To 28 sierpnia. Ale my nie bo najpierw musi być. Nie, nie, będziemy już w domu, ale musi być odrobaczony najpierw. Nie. Teraz miał mieć odrobaczanie, więc a my jedziemy na wczasy. No to co, na wczasy bierze odrobacza króliczka? Aha, to czyli po przyjeździe trzeba go odrobaczyć? Tak. No. No, ale. Aha, czyli znowu mu podawać do pyszczka te różne. Jakąś pastę. Mikstury. No. Dobra, no to co z tym królikiem na wakacje? Powiesz o króliczku, co z nim będzie przez wakacje, czy jeszcze nie? Później. No. Jeszcze nas podtrzyma w niepewności, a właściwie to was. Czekamy w samochodzie. Tata Marek poszedł na pocztę. Klatkę dla Georgia. Po co poszedł? Po klatkę dla Georgia. Klatka dla Georgia. Klatka dla Georgia? Marek się męczy. Co to za pudło? O nie, musi wejść. Patrzcie. Matko. Pani się pyta, czy jestem ojcem. Ale co to jest? Taka wielka klatka? George? George! George. Michasia, co byście zamówili? To jest... Ja nie wiem! Ale Michaśka to nie wejdzie. Tak to jest pałac dla królika? Nie wiem. Dobra, to Michasia składa fotelik. Nie, musiałem się przesiąść. No, już macie tam miejsce? No, no jest, ale mam powiem... O nie, a tu w bagażniku ma... Marek. Dobra, Michaśka, no i co, nie zniszczaj, bo tutaj nam przeszkadza, no. Dobra, jedziesz. O, jesteś... O, matko Michaśka. Dzień dobry, koleżko. Ej, powiedz... Prawdę, czy to jest jakaś klatka, czy jakiś pałac? Pałac. Wielki pałac. Nie. George tam ma, będzie miał 8 kubek, George. 8 łóżek. I 15 komnat. Dobra, tak. Jedziemy z tym do George'a. Okej, okay, klatka teraz już pod nami, a zobaczcie w ogóle, jeszcze jest koniec. Właśnie dużo już nie było, ale teraz jednak nie chce iść. Nie no, musi się przyzwyczaić. A tu też są jakieś drzwiczki, dlaczego je nie zamontowałeś? Nie, no ale dzisiaj... zobacz, co odkryłaś, to można też przesuwać. No, możemy to ustawić. Ale że może mieć takie, ale też może mieć o takie. Ale trzeba być, ale właśnie, to powiedz w końcu, gdzie on idzie, George. Do babci Basi! George, słuchajcie, idzie do babci Basi. I tak wygląda jego koniec, a tu jeszcze coś przyjdzie, nie? No krateczka. Tu będzie taka duża kafelka u babci, nie? Kafelka. Żeby się wchłodził. A tu jest ta jego klatka, no ja jestem ciekawy. Poczekaj, jest to może to jakoś, to nie wiem, tak to czy nie wiem? To wyciągamy? No, to wyciągamy to. Ja muszę tu nogami przytrzymać. Pokażcie, może ja wam jeszcze pomogę. Wow! Ile kartonu! No i co, dużo większa ta klatka jest? No chyba no, tak, nie? Dużo większa, ej. Nie, no trochę większa jest. Tak? Zaraz porównamy, co? Dobra, to bo nie wiem, co się nawet dzieje. No, kto jest za, żeby ją zmierzyć? Dobrze, nowy domek dla ciebie. Ale super. O, już widzę. Ale Miaśka, do czego ty królika spakujesz? Znaczy nie królika, ale no jedzenie do królika. No, do czego królika spakujesz? Ja mam pomysł, stop! Nie macie w co spakować królika? No ja nie wiem, Miaśka no ma ja co? No ja też nie wiem. To teraz ja wkroczę do akcji. Ja coś mam fajnego. No to przynieś. Zobacz, jeszcze tyle tego zostało. To przynieś, Marzenka, to coś fajnego. Po co jeszcze tyle tego zostało? No bo tu jeszcze można to domontować. Jak to do babci zaniesiemy, to zamontujemy, bo wiesz,
George może wyskoczyć potem u babci. A jaki będziesz miał kontakt z George'em? No, przez taką kamerkę. No, to uwaga, Michaśka pokaże. O, tu się łączy kamerka. Nic nie widać póki co. No i jest George. No i George właśnie sobie teraz tu siedzi. Tak? No faktycznie, a gdzie jest kamerka? A kamerka jest tutaj. No ale u babci trzeba będzie ją gdzie indziej zamontować, nie? Czek. Także taką oto kamerką George'a będziemy śledzić. O, jak teraz was się... O, widać widzów! Tak, widać widzów? Jak na razie ciebie, widać i mnie. Co można George'a spakować? Ale no nie, co? No nie pójdzie przecież George. Nie, 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 no, ale jego rzeczy. Z transportera. Jego rzeczy pójdą, czyli na jedzonko, pewno... może jakiś... Klatka. Tak? Nie, chyba tu się klatka nie zmieści. Jakieś zabaweczki, George'a, uwaga! Plecaczek! A co tam jest na tym plecaku? Jakiś nowy film? No! Ale w kinach? No w kinach. Właśnie, a to pójdziemy do kina super... na film? Na wakacje film pod tytułem Wiking Magiczny Miecz. I zobaczcie, film w kinach, ale od którego? Ja wiem, od kiedy ten film jest w kinach. Od kiedy? Film będzie w kinach od 10 lipca. A, i jeszcze jedna drobna uwaga. W kinach Helios i w innych kinach jednosalowych. To jest, zobacz, to jest jakiś liścik. Pokaż. O, to specjalnie chyba dla ciebie. To tu jest tam napisane. A skądś to wyczarowało? Ale nie skądś. No proszę, to jest dla Michasi. Cześć. Wiking i magiczny miecz. Cześć Michasiu, z tej strony Wigi. Najśmielszy z Wikingów. Przesyłam ci prezent ode mnie, wikingowy plecak. W kinach od 10 lipca, jestem bardzo ciekawa jego przygody. Wiesz co, mnie też zaciekawiło. To co, wybierzemy się razem? No pewnie, no. Cała rodzinka idzie do kina. Co? Teraz ja właśnie stałam, tutaj miałam jakieś łapki chyba. George, będziesz sobie ząbki piłował? Nie no, Michaśka, gdzieś mu tyle wyszła. Kasia wyszła. Na teren George'a. George ugryź ją w palec. No i poszedł, uciekł. Dobra, do robimy klatkę. Dobra, to ja zmykam, a potem nie zawołajcie, jak będzie gotowe. Dobra, George, musimy ci to zdemontować. To dobra, to zrobimy klatkę George'owi. Ale popatrz, jak ona jest wilgachna. A nawet będzie mi taką George. Małą miseczkę. Co? To będzie miał dwie miseczki, jedną na nie, no jedną chyba mu domu. Ale zobacz, jedna George. Na wybiegu i jedna w klatce. No on już was opuszcza, dobra. To niech się idzie, bo mu zrobimy tą klatkę. Jedna na wybiegu i jedna w klatce. Zobaczcie, że George jest w nowej klatce. O, ale widać, że jest większa, bo zamykana na takie dwa. Tak. Razy. Ale patrzcie, jak. George, gdzie jaka ty kontrola? Jesteś? Kontrola? Nowe zapachy. A trochę inaczej. To jest w ogóle coś większe, co im troszkę tutaj dali? Większy domek masz. Popatrzcie. A tam nie ma w ogóle drive-eda. Nie ma tam drive-eda. Jest tam będzie chyba zimno. Tam będzie fajnie, bo chłodniej myślę, tak? Nie? No. Nie, ty słuchajcie, chłodno, może słyszycie, jak mi tu wieje. Może 24 godziny w pracy królika. Powodzenia. No jak tam, George? Jak ci się to podoba nowy domek? Wakacyjny nowy domek. Nie? Nie. Nie? On jest teraz nie. Nie, patrzy się na kamerę. Mam miseczki. Słuchajcie, mój króliczek spędzi wakacje u babci Basi, no a ja się też wybiorę do kina na bajkę Wiking i magiczny miecz. To chyba się wybierzemy razem, nie? Wykorzystamy, może jak będzie jakiś deszczowy dzień? A Miaśka mnie tu chce klepnąć plecy. Teraz Marzenka, ej. To na dzisiaj to już tyle. Dajcie łapki w górę. No i do następnego odcinka. To na razie, pa! Pa! A następny odcinek będzie z wyjątkowym gościem. Co? Kogo pa? Zaprosiłaś? Później się dowiecie. Niespodzianka. Na razie, pa! To na razie, pa! To podajcie, pa!